To jego przybyciu na szczyt NATO towarzyszą duże emocje. To nie tylko prezydent wielkiego mocarstwa, ale bez wątpienia jedna z najlepiej chronionych osób na świecie. Za jego bezpieczeństwo także w Warszawie odpowiadać będą agenci Secret Service. To jest w zasadzie jeden z niewielu prezydentów na świecie, Putin też do tej grupy należy, którzy mają własną ochronę i nie tolerują ochrony osobistej innych państw. Wszystkie inne służby, czyli także polskie służby, czyli Biuro Ochrony Rządu, a także policja, muszą się dostosować do tych warunków, które postawią Amerykanie. Secret Service należą do jednych z najlepszych służb na świecie. Jeżeli służby głównie wywiadowcze posiadają jakiekolwiek informacje czy sygnały o wzroście zagrożenia, wówczas te środki są dużo bardziej rygorystyczne, jest ich po prostu więcej. Bardzo ważnym elementem zabezpieczenia Baracka Obamy jest ten samochód, Cadillac One, nazywany Bestią. To z niego podczas zagranicznych podróży korzysta prezydent Stanów Zjednoczonych. Waży 8 ton i zużywa 30 litrów benzyny na 100 km. Samochód jest ognioodporny, kuloodporny, ma system gaszenia wewnętrznego, ma system gaszenia zewnętrznego. To jest samochód, w którym znajduje się takie samo stanowisko dowodzenia jak w Air Force One. Za samochodem prezydenta poruszają się Suburbany i to są samochody, które są stanowiskami łączności na cały świat. To jest cały system, to nie tylko ludzie, którzy biegną obok tego samochodu, co jest bardzo charakterystyczne. Ci ludzie strzegą Baracka Obamy, choć zdarzają im się też wpadki, jak chociażby w 2011 roku, kiedy młody mężczyzna z samochodu strzelał w kierunku Białego Domu. Dwa lata temu w Atlancie agenci nie zauważyli, że hotelowy ochroniarz, który jedzie z prezydentem w windzie, jest uzbrojony. Po każdej jednak takiej wpadce Secret Service wprowadza zmiany w swoich procedurach. Ktokolwiek pokusiłby się o reakcję, która nie jest wcześniej uzgodniona, o reakcję, która będzie zaskoczeniem dla służb ochrony, no może mieć spore problemy. Ja znam takie sytuacje. Znam, kiedy wychodzono poza zakres swoich obowiązków z dobrą intencją, ale ta intencja nie była dobrze zrozumiana przez Secret Service i wówczas zaczynają się kłopoty od wyciągania broni poprzez stosowanie siły fizycznej. Każdy pobyt Baracka Obamy musi być perfekcyjnie zorganizowany i zabezpieczony. Tak będzie nie tylko na Stadionie Narodowym, ale i w hotelu, w którym zamieszka amerykański prezydent. Każdy szczyt NATO Amerykanie bardzo starannie przygotowują jako widowisko, którego kulminacją, wielkim finałem jest zwykle konferencja prasowa kończąca szczyt, podkreślająca jedność, bo są obecni wszyscy przedstawiciele państw członkowskich. Dominuje prezydent Stanów Zjednoczonych jako przywódca kraju założycielskiego, kraju największego. Dla Baracka Obamy szczyt NATO będzie jednym z ostatnich wydarzeń jego prezydentury. Jeżeli będzie za sukces uznany przez amerykańską opinię publiczną, to wzbogaci i poprawi burzliwy przebieg dwóch kadencji w Białym Domu. Szczyt NATO będzie trzecią wizytą Baracka Obamy w Polsce. Poprzednio gościł w naszym kraju w 2011 i 2014 roku.